Dobry wieczór Państwu. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Krzysztof Turowski. I ponieważ dzisiaj jest taka, no powiedziałbym może nie smutna, ale rocznica dość tragicznego wydarzenia, czyli wprowadzenia stanu wojennego przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego, postanowiłem przypomnieć, właściwie upamiętnić ten fakt, zwłaszcza, że tak się złożyło, że o tej porze 40 lat temu byłem już po drugiej stronie, za kratami, w więzieniu w Sieradzu. Byłem rzeczywiście internowany, nie spałem do południa, jak niektórzy, dlatego dzisiaj nie rządzę. No i w związku z tym przygotowałem tekst oparty na moich pamiętnikach z więzienia w Sieradzu i w Łowiczu, który chciałbym Państwu w pierwszej części naszego spotkania przedstawić. Zapraszam na scenę Brygida Turowska, Leszek Służewski, przy fortepianie Piotr Majszak. Siedzimy w tak zwanym obozie dla internowanych. Tak to się teraz nazywa. Choć każdy wie, że to stare przedwojenne więzienie w Sieradzu, w którym trzymano i przed wojną, i za Niemców, i po wojnie zwykłych kryminalistów. Teraz cały wydaje się opróżniony specjalnie dla nas. Ilu nas jest? Dokładnie nie wiadomo. Jedni mówią, że setka, drudzy, że 200. Wyjęli nas z życia jak ryby z ssaka, jednych siłą, innych podstępem, tak jak mnie. Do mieszkania weszło ich trzech, dwóch mundurowych i cywil. Na dole cywile wsadzili mnie do prywatnej skody i powieźli na komendę. Normalna procedura. Wszystko wyjąć z kieszeni, przeszukanie, zdjąć pasek, sznurówki i do celi na dechy. W celi roi się od domysłów, ale nasze dywagacje zostają wkrótce przerwane. Wyprowadzali nas pojedynczo, pod eskortą, jak skazańców do suki na podwórku. Jedziemy. Dokąd? Wiadomo jedno, że cokolwiek się stało, ten, który to zrobił, stracił kompletnie rozum. Wreszcie na miejscu. Do celi trafiamy razem we trzech, uzupełniając już siedzących do pełnego składu sześciu. I to teraz właśnie po raz pierwszy padło to zadziwiające wyjaśnienie naszej sytuacji. Stan wojenny. Ciągle jednak wydaje nam się to niemożliwe. Rano z głośników popularnych betoniarek popłynęły pamiętne słowa generała, co za kilka dni krew będzie miał na butach i rękach. Od momentu przybycia doskwierał nam brak papierosów. W celi znaleźliśmy jakieś dwa pety i na szczęście jest tylko dwóch chętnych. Klawisz dał ognia, pierwsze cugi od paru godzin. Dopiero rano przynosi nam kolega dwa papierosy od lekarza, a potem dostajemy pół paczki od kalifaktorów. Palimy z Mietkiem do spółki. Cuga on, cuga ja. Wreszcie pełna radość. Oddają depozyty. Jest prawie cała paczka karo. Ostatniego kończymy we wtorek rano. Potem znów nie ma co palić. W niedzielę z radia padają kolejne komunikaty. Podają na przykład, że cały czas jest spokój w Warszawie, Krakowie i Szczecinie. Pracuje normalnie handel i komunikacja. A co dzieje się w stoczni? Zaraz na początku wychwytujemy pierwsze podstawowe kłamstwo, że nikt z internowanych nie siedzi w więzieniu. A wobec tego, czym jest ten nasz pensjonat? Ciągle spekulujemy, co dalej, czy i kiedy wyjdziemy, ciągle z pełnym przekonaniem, że to, co zrobiono temu narodowi, jest jakimś
koszmarnym snem psychopaty. Ktoś z drugiej strony korytarza zaintonował Rotę i Boże coś Polskę. Śpiewaliśmy wszyscy. Wówczas po raz pierwszy nas zauważono. Zauważono, że są tu żywi ludzie, a nie jakieś indywidua, którym trzeba co jakiś czas napełniać koryta. Tu i ówdzie dochodziło do ostrej wymiany zdań. My jednak znów poczuliśmy, że jesteśmy razem, solidarni. Ustaliliśmy wspólnie pierwszą listę postulatów. Domagamy się spacerów, widzeń, statusu internowanego, papieru i rady internowanych. Dali nam tylko papier. Środa, 16 grudnia 1981. Zaczynamy dzień od opowieści o snach. Jurkowi Jankowi śniła się wolność. Jurkowi się śniło, że wyszedł na kilkugodzinną nocną przepustkę i bardzo się bał, że nie zdąży na poranny apel. Radio podaje ciągle nowe wiadomości, z których wynika, że w kraju nie jest spokojnie. Sypią się jak grad argumenty, że stan wojenny jest dla naszego dobra. A jednocześnie płyną co i raz komunikaty o usuwaniu niewygodnych i ograniczeniach praw obywatelskich. Zastanawiamy się, gdzie tak naprawdę jest lepiej. Tu czy za murem? Tutaj dają przynajmniej chleb, pół bochenka dziennie, kawałek margaryny plus litraż na obiad i zupa mleczna na kolację. I tak w kółko. Może jaki dziś piękny dzień, pełne słońce i wszystko w szronowej bieli. Czwartek, 17 grudnia 1981. Dzień zapowiadał się dość monotonnie. Zwykłe już czynności i rozrywki, dali książki i szachy, śniadanie, spacer, 30 minut, obiad, niekończące się dyskusje i lekcje języków. Graliśmy właśnie z Mietkiem kolejną partyjkę szachów, kiedy jak obuchem w głowę uderzyła nas wiadomość o zabitych w kopalni Wujek i rannych na wybrzeżu. Jesteśmy wzburzeni i oszołomieni. A więc hunta nie wytrzymała i ich ręce już na zawsze splamione będą krwią robotników. Połączyła nas w tym momencie jedna myśl – uczcić pamięć poległych. Szybko skontaktowaliśmy się między celami i pełnym echem odbił się o zimne mury śpiew hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła. Klawisze zareagowali nerwowo. Wpadają do cel, każą przestać. Nie reagujemy. Dowódca grupy rzucił pogardliwie. Polacy. I opuścił cele. Długo nie możemy dojść do siebie. Partia szachów idzie niesporo. Książka nie przynosi ulgi. Tematem do dyskusji są przesłuchania kolegów z cel obok. Efektem tych rozmów z SB miały być podpisy pod oświadczeniem deklarującym pełną lojalność tak zwanych lojalek. Poniedziałek, 21 grudnia 1981. I tak stają dzień za dniem po tę łyżkę strawy przed snem. Na kilkadziesiąt minut przed otwarciem drzwi do celi słychać charakterystyczny, metaliczny dźwięk kotłów. Ustawiamy wtedy aluminiowe misy, do których za chwilę nawalą nam trochę tego, co właśnie jest w kotle. Dźwięk klucza przed, dźwięk klucza po i kolejne koryto napełnione. My zaś połykamy to, co z łaski wrony nam skapnęło. Czwartek. 24 grudnia 1981. Wigilia. Najpierw stary, a potem ja otrzymaliśmy paczki z domu. Po charakterze pisma poznałem, że to mama przyjechała z paczką. O wszystkim pamiętała. I odzież, i pyszności do jedzenia, i palenia. Wlokła się tyle kilometrów, żeby syn miał święta. Niestety. Nie zgodzili się na widzenie. Nie mają nawet szacunku dla starej kobiety. Jest to tym bardziej zakrawiające na ironię,
że 2 godziny później już dawali rodzinom widzenia. Minęło pół dnia, a w celi jest nadal smutno. Jaka więc będzie ta Wigilia? Mamy opłatek od klawisza kulturalno-oświatowego i gałązkę świerku. Czy będą łzy? Oczywiście. Były łzy. Jakżeby inaczej. Życzenia składaliśmy sobie wszyscy nawet z obsługującymi nas więźniami i klawiszami. Później zaś sami sobie w celi z łagodnością i dobrocią niemal idealną. I wreszcie wieczerza wigilijna. Biało zasnuty ręcznikami stół, na nim opłatek, choinka przyniesiona przez córeczkę Zenka, sztuczna co prawda, ale śliczna, i kilkanaście potraw. Chleb, dżem, jaja, zupa grochowa, masło, herbata, cytryna, cukier, 2 rodzaje ciasta, herbatniki nabyte w więzieniu zwane petits prisionierki. No więc chyba kilkanaście tych potraw, jak każe tradycja. Były i kolędy śpiewane wzdłuż i wszerz więzienia. Słowem, była Wigilia prawie jak w domu. Brakowało tylko domu. To też co jakiś czas kolację przerywała chwila ciszy i wtedy wszyscy wiedzieli, gdzie każdy z nas się znajduje. Dobiega końca pierwszy dzień świąt, rozpoczęty wytwornym śniadaniem z 3 paczek. Po raz pierwszy od czasu branki jedliśmy wędlinę i mięso. Jednakże przez cały dzień dominowało oczekiwanie. Może ktoś przyjdzie. Wieczorem liczę, że może jutro. A jeśli nie, nikt w czasie świąt? Wtedy... No nic. Może tylko trochę więcej głupich myśli plątać się będzie po głowie. Poniedziałek, 28 grudnia 1981. Kiedy byliśmy na spacerze, weszli do bloku 3 panowie. Na odległość poczuliśmy, że to SB. Cóż oni mają w sobie, że wyczuwa się ich na kilometr? I rzeczywiście, w chwilę później siedziałem również w pokoju wychowawcy przed obliczem 2 SB-ków. Jeden z nich młody, chyba młodszy ode mnie, o twarzy dość inteligentnej, z brodą. Drugi starszy, o wyglądzie pospolitym i twarzy nieskażonej głębszą myślą. Pan chciał z nami rozmawiać? Tak, bo chciałem wyjść bodaj na parę dni, a poza tym chciałem wiedzieć, dlaczego tutaj siedzę. Miast odpowiedzi padło pytanie, czy podpisałby oświadczenie o lojalności? Dlaczego właśnie ja? Przecież w sposób praworządny działam. Ale ma pan zarzut, że zamierzał podjąć działania bezpośrednio godzące w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL. Nigdy nawet o tym nie myślałem. Pan nie ma pełnego spojrzenia na swoją pracę i postawę. A kto ma? My. Niczego oczywiście nie podpisałem. Wtorek. 29 grudnia 1981 rok. Dzień pełen wrażeń. Około 15 nastąpiło widzenie z żoną. Czekała od 9 rano. Zaczęło się od łez, ale sytuacja szybko została opanowana. Później zaś chłonąłem wieści z wolnego świata. W domu wszystko w porządku. Na znak żałoby nie urządzali wigilii. Mama trzyma się dzielnie. Następuje ciągła weryfikacja przyjaciół i znajomych. Żonie pomagają koledzy, dziennikarze spoza firmy, ci uczciwi. Zwykłe miernoty natomiast korzystają z okazji i w tempie robią zawrotną karierę. Piątek, 1 stycznia 1982. Jaki będzie ten nowy rok? To pytanie zadajemy sobie wszyscy. Chyba jeszcze nigdy w takim pytaniu nie kryło się tyle nadziei i obaw, co obecnie. A powszechne życzenie, które przekazywano sobie nawzajem, zawierało się w jednym, krótkim słowie – wolność.
Również i my tu w celi złożyliśmy sobie życzenia, jak każe obyczaj o północy. Czekaliśmy na ten moment nocy sylwestrowej bez nadziei, czy się doczekamy, nie mając zegarków. Na szczęście biły dzwony pobliskich kościołów. Były serdeczne męskie uściski i życzenia wolności. Poza tym życie coraz lepsze. Dostaliśmy papier toaletowy, jedną rolkę na sześciu chłopa na miesiąc. Czwartek, 7 stycznia 1982. Środa była kolejnym dniem bulwersujących wrażeń. Po pierwsze wizyta żony. Przywiozła miłe wiadomości z domu i smutne doniesienia z kraju. Rozpoczęła się weryfikacja dziennikarzy pod kątem ich polityczno-ideowej przydatności w zawodzie. Jeszcze jeden dowód dyskryminacji i samowoli tych, którzy siłą czynią własne porządki. Zmusza się ludzi, by dobrowolnie zrzekli się przynależności do Solidarności. Odpowiedź na ewentualne protesty brzmi, że można zabrać papiery i poszukać pracy w zakładzie, gdzie jest jeszcze Solidarność. Kiedy wróciłem do celi i kończyłem właśnie opowiadać kolegom wrażenia z widzenia, spadła na nas wiadomość, iż mamy się natychmiast pakować. Nie było wątpliwości. Etap. Dlaczego i dokąd? Więzienie w Łowiczu, jak się okazało, był to kres naszej wędrówki. Cieszyłem się, jeśli tak można w ogóle powiedzieć, że jesteśmy w więzieniu, a nie w jakimś milicyjnym obozie. Jakież więc było moje rozczarowanie, kiedy powitał nas szpaler Krawiszy. Kroczyłem weń z tobołkami w rękach i z czapką na głowie, a tu porucznik rzucił władczo. Czapkę zdjąć? Jak, kiedy ręce mam zajęte? To postawić, zdjąć i nie dyskutować. Podczas spaceru ustawiono nas dwójkami i zakazano wszelkich rozmów. Spacernik jest między pawilonami, w których siedzą nasi koledzy. Na ich okrzyki i pozdrowienia odpowiedziałem uniesieniem ręki. Natychmiast zostałem wycofany ze spaceru. Potem jeszcze jeden z kolegów i jeszcze jeden, a po kilkunastu minutach spacer się zakończył. Odbywał się zresztą w asyście sporej grupy klawiszy uzbrojonych w długie pały milicyjne. Warunki w celi podobne do poprzednich, tylko pomieszczenie większe, a nas 14. Jedzenie trudne do przełknięcia. 9 stycznia 1982, sobota. Powoli mija czwarty tydzień internowania. Wczoraj poznaliśmy nowego wychowawcę. Wzniósł kilka ponurych okrzyków w rodzaju. Wszelkie żądania się skończyły. W wyniku jakichkolwiek sporów ktoś będzie musiał ustąpić. Ale na pewno nie my. Ta lekcja odbyła się w asyście grupy klawiszy, uzbrojonych w gumowe przedłużenia konstytucji. Grono internowanych powiększyło się. Dowieźli resztę łodzian przebywających od 13 grudnia w więzieniu w Łęczycy. Mnóstwo znajomych. Właśnie wszyscy przeszliśmy przez salon fryzjerski. Wielu potraciło swoje brody, hodowano od 13 grudnia. Mnie udało się ją zachować i zgodnie z przyrzeczeniem zgolę, kiedy wyjdę z więzienia. Pod wieczór zaczęto nas rozpieszczać, bowiem przyniesiono nam do celi gry towarzyskie, a z widzenia dotarły karty, więc z zapałem zrobiliśmy 5 roberków. 13 stycznia 1982, środa. Minął pierwszy miesiąc internowania, pierwszy miesiąc stanu wojennego. Od pierwszego dnia nie zmieniło się wiele. Cóż jeszcze pozostało po tym miesiącu? Dużo o wiedzy ekonomicznej i politycznej. Szczególną miarę przykładam w tym względzie do seminaryjnych wykładów Jacka Bartyzela. Ostatni poświęcony historii polskiej opozycyjnej myśli politycznej. Pozwolono nam dziś zostawić na noc płaszcze w celi. Cóż za liberalizm. Z zapałem oddawaliśmy się w niewielkiej grupie głośnemu myśleniu i samokształceniu. Jest to wręcz konieczne i to możliwie na jak najszerszą skalę. Potwierdził to wczorajszy wieczór, kiedy to nasze małolaty, Dylus i Lis, zaczęli wymyślać, jakiż to oni stworzą ustrój, kiedy wyjdą na wolność, rzecz jasna, jako zwycięzcy. Wychodzili z założeń anarchistycznych,
ale niestety w miarę rozwijania swoich myśli tworzyli na wskroś totalitarny, jakiś niekomunistyczny ustrój. Podkreślam, były to żarty, ale nawet jako takie były ponure i przerażające. A Jacek szepnął: najgorsze jest to, że przy sprzyjających okolicznościach oni być może rzeczywiście byliby w stanie zrealizować ten ponury dowcip. Możliwość takiego myślenia wynika z wychowania w takiej, a nie innej rzeczywistości, w której gwałt się gwałtem odciska i brak jest głębszej refleksji. Przecież to właśnie samodzielnego myślenia najbardziej obawia się każda władza totalitarna. Udało nam się ich jakoś uspokoić i wyprowadzić z zapału, ale warto by nad nimi dłużej popracować, bo to na wskroś dobrzy chłopcy. Rozwija się pomoc kościelna pod wodzą księdza Stefana Miecznikowskiego. Zastanawialiśmy się, czy po wyjściu stąd zostanie w nas coś wspólnego. Coś, co będzie łączyć także po latach. Czy też przy najbliższym spotkaniu nie będziemy mieli sobie wiele do powiedzenia. Ciągle nie mogę wyrwać się spod wrażenia, że oto jestem na jakimś gigantycznym obozie koleżeńskim. W dość dziwnych, co prawda, warunkach, który kiedyś się skończy i rozejdziemy się do domu w syci młodzieńczych wrażeń i w aureoli herosów z wojny. Tymczasem w tym, co robimy, trudno mi dostrzec heroizm. Tylko zły los nas tu rzucił i całe nasze bohaterstwo ogranicza się do zachowania osobistej godności. A jak się okazuje, nie wszyscy to potrafią. 5 lut 1982, piątek. Coraz większa swoboda na spacerze. Wczoraj mieliśmy pierwszy we wszystkich celach kipisz generalny. Przynajmniej coś nowego w monotonnym życiu. Co prawda zachowanie kipiszujących było dość, nazwijmy to, obcesowe. Oficer dowodzący wszedł do celi z miłym powitaniem. No, może byście podnieśli dupy, wypierdolone inteligenty. 12 luty 1982, piątek. Mijają 2 miesiące od wprowadzenia stanu wojennego. Na szczęście liczba internowanych maleje. Dalsze załagodzenie obyczajów więziennych. Otrzymałem pierwszy w więzieniu list od mamy. Te kilka prostych i czułych słów leżało 9 dni w zakładzie karnym. Niby nic, a oczy mi zwilgotniały. 25 luty 1982. Wtorek był dniem pełnych wydarzeń. Na przykład Świat Kultury wydał zakaz występowania aktorów w radiu i telewizji oraz w zespołach filmowych Petelskich i Poręby. Bojkotuje się więc tych, którzy kolaborują. Po prostu wyklaskuje się ich ze sceny. Takie przyjemności spotkały między innymi Kłosińskiego i Mikulskiego. Tego samego dnia przeniesiono mnie i Jacka Bartyzera do celi 104 na prośbę chłopców z tejże celi. Kolejna galeria typów. Bodaj najciekawszy z nich jest dziadek, robotnik z Ozorkowa. Z pozoru prosty, ale w gruncie rzeczy przebiegły i z dużym doświadczeniem. Bez przerwy coś gada i przygaduje, ni to dla zgrywów, ni to poważnie. Zapytany, dlaczego tu siedzi, odpowiedział: ano, wyszedłem po bułki i mnie zwinęli. A w Solidarności działałeś? A jakże? Założyłem pierwszy w mieście komitet strajkowy, a potem komisję zakładową w mojej fabryce. Ot, i taki drobiazg. Ruszyło się wreszcie ze zwolnieniami. Po kilku wyjściach z powodu choroby wczoraj wypuszczono 6 i to dość znaczących. Nadzieja odżyła ponownie, ale czy na długo? Aż dziw bierze, że trzymają wielu takich, którzy na wolności w niczym by już nie zagrażali i chcieli tylko żyć jako tako przynajmniej do następnego sierpnia. Niestety, część podpisała mini lub większe lojale, a i tak siedzą nadal. Jeszcze jedna refleksja. Ilekroć czytałem wyrok sądowy, że ktoś został skazany na 5 roku, czy nawet na rok, to nie zwracałem na to najmniejszej uwagi.
banał, nieznaczący ułamek czasu. A teraz wiem, że pół roku to 180 dni w zamknięciu, z którego tak bardzo chce się wyjść. To 180 dni z ludźmi, z którymi przynajmniej w części nie chciałbyś być dłużej razem niż jedno wódczane posiedzenie. 180 dni nadziei i załamań. Dziś wydaje mi się, że 80 dni to już heroiczne osiągnięcie. Następuje zauważalne polepszenie warunków. Nowe koce, luźniej w celach, nowiuteńkie prześcieradła, odmalowano niektóre cele, łaźnie. Rzecz jasna, to wszystko tylko na pokaz, bowiem spodziewają się wizytacji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Typowa komunistyczna metoda, wszystko na pokaz. Blichtr i pic przykrywający nędzę, oszustwo i dulszczyzna. A w poniedziałek wszystko było już normalnie. Komendant wezwał dwóch kolegów i opieprzył za szczegółowe raporty przekazane do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Listy te dostały się do jego rąk i spoczną w łapach SB. Ale tenże sam komendant przejął się jednak trochę. Byliśmy świadkami, jak od najgorszych wyzwał obsługę za brak widelca przy podawaniu posiłków. Coś się jednak zmieniło. 21 marca 1982. Niedziela. Pierwszy dzień wiosny powitał pięknym słońcem. Chciałoby się wstać i pójść na spacer. Tak po prostu, z dzieckiem na spacer. Tymczasem miast dziecinnego Szczebiotu powitał nas oficer dyżurny na apelu. Jednakże chyba i jemu udzielił się wiosenny nastrój, bo odliczywszy zapytał z głupia frant. A tak w ogóle, to co słychać? Zamurowało nas. Jeden dziadek nie stracił rezonu i cichym, schorowanym głosem powiedział. Ano, pocieszamy się jeden drugiego. No tak, cóż innego pozostało, odrzekł porucznik. Zdziwienie nasze tą całą pogawędką było o tyle mniejsze, że był to jedyny oficer inspekcyjny, który nigdy nie krzyczał, nie groził, a zawsze po ludzku mówił dzień dobry i dobranoc. Nawet w tak niewdzięcznym dziś zawodzie, jak klawisz, są różni ludzie i człowiek może pozostać zawsze człowiekiem. Następne dni mijały w oczekiwaniu na SB. Boże, do czego to doszło? Powszechne jest bowiem oczekiwanie, że nastąpią liczne zwolnienia. 22 marca 1982, poniedziałek, setny dzień internowania. 30 marca 1982, wtorek. W sposób mało oczekiwany znalazłem się nagle w szpitalu. Po prostu wieczorem miałem kolejny atak. I tym razem, o dziwo, po wnikliwym badaniu zdecydowali się zabrać mnie do szpitala, cywilnego szpitala. Żegnany nad wyraz ciepło przez kolegów i wyposażony przez nich w co się dało. Natychmiast po przyjeździe udało mi się zadzwonić do domu. Zdziwienie żony nie miało granic. Oczywiście następnego dnia przyjechała z wizytą i po raz pierwszy od 5 miesięcy nagadaliśmy się do woli. Obsługa w szpitalu jest bardzo miła, w większości trzyma z nami. Natomiast atrakcją pobytu w szpitalu są niekontrolowane wizyty. W więzieniu dalsze zwolnienia. Między innymi zwolniono naszego kucharza z celi, który natychmiast po wyjściu za mury odwiedził mnie. Uwierz mi, niczego nie podpisałem, zaklinał się Henio. Ja mu wierzę, myślę, że już wielu wychodzi bez lojalki. Być może niedługo wrócę z powrotem do celi. 22 kwietnia 1982, czwartek. 3 dni temu miałem wizytę SBK i oto jej w miarę wierny przebieg. Coś mizernie pan wygląda. W sanatorium, jak pan wie, nie byłem. Ale przecież dawali wam tam jeść, co?
Gdybym był tylko na więziennym wikcie, wyglądałbym jeszcze gorzej. Chcemy pana albo zwolnić, albo przenieść do polikliniki MSW. Co pan woli? Niech pan nie zadaje takich pytań. A co pan zamierza robić później? Chyba zamierzam wyjechać z Polski, ponieważ jeszcze w lutym generał Jaruzelski zapowiedział, że działacze opozycyjni będą bez przeszkód mogli wyjechać z kraju. A jeśli by pan nie wyjechał, ja oczywiście nie przesądzam, bo jestem za mały, ale gdyby... A do mojej dawnej pracy w radio pewnie nie wrócę. No, raczej nie. Mam dwie ręce i głowę. Jak wyjdę, to pomyślę, co robić. A nie żal panu opuszczać zawodu? Dam sobie radę. Chcemy w zasadzie pana zwolnić z internowania. Tak na 50%. Ma pan to już załatwione. Tylko pułkownik prosił, aby pan po wyjściu nie kontaktował się z tymi różnymi grupami. Rozumie pan? To, co pan teraz powiedział, zrozumiałem. To życzę panu szybkiego powrotu do zdrowia. Jeszcze dobrze nie ochłonąłem po tej rozmowie o niczym, a jednocześnie dowiedziałem się, że rozmawiał też z lekarzem i powtórzył, że chcą mnie zwolnić. A na pytanie lekarza, czy za podpisem, tak zwaną lojalką, odpowiedział, że oni wiedzą, iż podpisu ode mnie się nie doczekają. Do pokoju wpadł następny esbek z pytaniem. Czy internowany nie poszedłby na przepustkę? Towarzysz minister, zaraz, na jaką przepustkę? Towarzysz minister udzielił panu przepustki 7-dniowej, od 20 do 27 kwietnia. A ja nie prosiłem ministra o żadną przepustkę. Ale pański adwokat występował. Nie odpowiadam tu za siebie, lecz lekarz. Lekarz wyraził zgodę. Ordynator w istocie wyraził zgodę. Wróciłem po rzeczy do więzienia i stamtąd wyprowadzili nas rano. Rozliczali niemal ze wszystkiego. Kiedy pobieraliśmy depozyt odzieżowy, zdarzył się prześmieszny wypadek. Otóż część naszych ubrań wisiała w magazynie, w dużych torbach, takich w jakich czasami przewodzi się ubrania w podróży. Taka torba widniała tam też pod nazwiskiem jednego z kolegów. Cała wielka torba, a na jej dnie maleńki znaczek Solidarności. O godzinie 10:10 wyszliśmy i o tej samej porze za tydzień mamy powrót. Kiedy dotarłem do domu, zaczęło się. Drzwi właściwie nie trzeba było zamykać. Mieszkanie było pełne ludzi, a przerwy w opowieściach robiła dopiero godzina policyjna. 2 maja 1982, niedziela. To już ostatni odcinek tego rozdziału. Dnia 30 kwietnia 1982 roku, po 139 dniach internowania, o godzinie 13:07 opuściłem więzienie w Łowiczu jako człowiek wolny. W ten sposób załapałem się do wielkiej propagandowej akcji władz reżimowych pod nazwą Zwolnienie 800 internowanych. Akcja ta zresztą w przypadku Łowicza wyglądała nader skromnie. Z tego więzienia zwolniono zaledwie 13 osób. 4 czerwca 1982, piątek. Jednak coś się zmieniło we mnie. Ciągle odbieram otaczający mnie świat jakby z boku. On jest, istnieje, ale tylko z rzadka dociera do mojej świadomości tak naprawdę. Mój świat teraz to świat internowanych, skazanych, ich rodzin i tego wszystkiego, co opozycji dotyczy. Lubię zresztą ten świat, mam liczne dowody, że z wzajemnością i świetnie się w nim czuję, obco zaś w tym drugim, niby normalnym. Dom mój stał się domem otwartym o każdej porze dnia i nocy i chętnie odwiedzanym. Dzięki stanowi wojennemu rozrosła się w Polsce opozycja.
mimo tak znaczącego upływu czasu, a przecież to już 40 lat. Te obrazy z mozaiki dni stanu wojennego wciąż pobudzają, wciąż są bolesne. Wciąż przypominają, że wydarzyło się coś, co jest gwałtem na Polakach, na Polkach, na naszym społeczeństwie. Tych znanych i tych nieznanych, internowanych, dzięki Krzysztofowi wspomnieliśmy dzisiaj, by uczcić ich pamięć, heroizm, choć on mówi, że siedzenie w więzieniu to nie heroizm, ale wiele innych działań na pewno do tego można zaliczyć. To była wielka lekcja dla nas wszystkich. Najgorsze zaś jest to, że pewne elementy, które także dzisiaj pojawiły się w tej rozmowie aktorów z nami, wciąż są aktualne i wciąż przywołują pytanie, czy naprawdę tak musi być, czy naprawdę musimy się na to godzić. Na to pytanie musimy sobie już odpowiedzieć być może po części oficjalnej dzisiejszego wieczoru. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło. Co więcej, czuję się w pewnym sensie wyróżniony, że Krzysztof poprosił mnie, abym zechciał być łącznikiem pomiędzy tą historią sprzed laty a dniem współczesnym. Chociaż ta historia będzie także bohaterką części drugiej naszego spotkania, części, którą nazywamy wielkim jubileuszem, złotymi godami dziennikarskiej pracy Krzysztofa Turowskiego. Na tę właśnie część mam przyjemność ogromną Państwa zaprosić. Zastanawiałem się, czy to możliwe, aby człowiek wciąż tak młody, wciąż pełen energii, pomysłów, wciąż dążący do realizacji kolejnych planów, zamierzeń, wciąż uśmiechnięty. 50 lat. Kiedy to minęło? Potem uświadomiłem sobie, że ja znam się z Krzysztofem już ponad 30. To oznacza, że rzeczywiście szmat czasu. Zaczął jako dziennikarz radiowy. Myślę, że ta pierwsza miłość była miłością największą, jeśli o dziennikarstwie mówimy, bowiem tak zwykle jest, że radio wciąga, radio nie pozwala o sobie zapomnieć. Radio w dziennikarstwie dźwiękowym daje największe możliwości. Była też oczywiście telewizja, tam się poznaliśmy, tam wspólnie pracowaliśmy. Była też prasa. Jest chyba nawet po dzień dzisiejszy w niektórych felietonach czy komentarzach Krzysztofa. Ale była także innego rodzaju praca i działalność w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, ale także taka już bardzo, bardzo serio i poważna, czyli reprezentowanie Polski poza jej granicami. Nie chcę już tutaj mówić o czasie emigracji we Francji, ale potem Belgia, praca w Brukseli, gdzie także mieliśmy okazję spędzić wspólnie czas. Nie będę Państwu tego opowiadał, bowiem myślę, że o tym opowie film, który za chwilę wspólnie obejrzymy. Urodziłem się w Łodzi, mieście dymiących kominów i włókniarek, mieście Tuwima, Rubinsteina, Tanzmana i Epsteina, mieście czterech kultur. Od dzieciństwa kochałem kobiety, kulturę i konie. Tu przez lat 10 co drugi dzień chodziłem smętnie do budy, gdzie jako łobuz, pijak i leń słynąłem ziewając z nóg. I tu mi serce na wieczność skradł ktoś cichy i modrozłocisty. Parafrazując Juliana Tuwima,
Tu ukończyłem ukochane liceum imienia Mikołaja Kopernika i studia na polonistyce, by wylądować jako dziennikarz w rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi. Tu rodzili się moi synowie, tu grałem w studenckim teatrze satyry Pstrąg, aż nastała Solidarność, którą śniłem sny o wolności. Z tego snu obudziłem się w stanie wojennym w więzieniu w Sieradzu, a potem w Łowiczu. Ten sen zakończył się wyrzuceniem z radia z wilczym biletem. Nowy etap rozpocząłem na emigracji we Francji, współpracując z paryską kulturą, Radiem Wolna Europa i działając w Stowarzyszeniu Kontakt u boku Mirka Chojeckiego i pomagając przyjaciołom w Polsce. Organizowałem konwoje humanitarne i nie tylko, reprezentując łódzką Solidarność. Iluż późniejszych posłów i senatorów gościło w naszym domu, aż przyszedł świt wolności. Zostałem korespondentem Polskiego Radia i Telewizji oraz Rzeczypospolitej z Paryża i Brukseli. Jednak tęsknota była silniejsza i pod koniec 1991 roku wróciłem do Polski jako korespondent dziennika Le Figaro. A w telewizji prowadziłem autorski talk show Godzina Szczerości. Iluż wspaniałych gości przyjęło moje zaproszenie. Andrzej Seweryn i Donald Tusk, ksiądz profesor Józef Tischner i Hanka Bielicka, profesor Łukasz Turski i Władysław Bartoszewski i 90 równie znakomitych postaci, ale najważniejsze jest w porę skończyć. Przeniosłem się do turystyki, promując Polskę w Brukseli i Luksemburgu. Tamże doczekałem przystąpienia Polski do NATO i do Unii Europejskiej. To był bal. 17 razy odbywał się polski bal w Brukseli, którego byłem ojcem i często także matką. Kiedy uprzednio pytano mnie o marzenia, odpowiadałem, że chciałbym mieć paszport w domu, móc wyjeżdżać z Polski bez kolejek na granicach i dojechać autostradą z Warszawy do Paryża. I ten Polish Dream się spełnił. Moja przygoda z turystyką zakończyła się po wielce udanej autorskiej kampanii z polskim hydraulikiem. Nastały rządy PiS i mój hydraulik nie obronił mnie przed wyrzuceniem z pracy. Na szczęście udało się wrócić do dziennikarstwa. 6 lat w TV Biznes to wspaniała przygoda z ekonomią. Znajomość tej dyscypliny pozwoliła mi objąć ostatnie stanowisko. Wróciłem do Brukseli jako radca Wydziału Promocji i Inwestycji w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej. I tak dobrnąłem do końca mojej kariery. Zostało mi tylko pisanie. 4 moje książki i 2, a właściwie 3 napisane wspólnie z moim przyjacielem, profesorem Krzysztofem Opolskim, są dowodem, że stypendysta ZUS nie musi się nudzić. Pytany, co najbardziej ceniłem w życiu, odpowiadam bez wahania. Kontakty z ludźmi. Poznałem ich setki, tysiące, mądrych, życzliwych. Cenię ogromnie tolerancję i mądrość życiową, którą czerpałem od wspaniałych mistrzów z Michelem Dornano na czele. Miałem i mam bogate życie i grono wiernych przyjaciół. Mam 3 synów i 5 wnucząt i Agnieszkę, z którą tańczymy i mam nadzieję przetańczymy jeszcze wiele wieczorów. Dziękuję Ci, życie. Na koniec powiem za Tuwimem. Gdy kiedyś czołem dosięgnę gwiazd i przyjdzie chwały mej era, gdy będzie o mnie 500 miast spierać jak o Homera, niechaj potomni przestaną snuć domysły w sprawie Tuwima, bo sam odpowiem, mój gród to Łódź, to moja kolebka rodzinna. Ale od 30 lat twierdzę, że Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tutaj szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. I ja znalazłem szczęście i zgubiłem serce tu, na Saskiej Kępie. Szanowni Państwo, drogi Krzysztofie, dobry wieczór. Wybacz, że nie jestem z Tobą dzisiaj w Warszawie, ale pozdrawiam Cię bardzo serdecznie z Paryża, z miasta, które znasz tak dobrze, gdzie wspólnie działaliśmy 50 lat temu.
Pamiętam twój powrót do Polski, twoją pracę w telewizji. Pamiętam rozmowy z ostatnich lat. Szczerze gratuluję ci tych dwóch jubileuszy. Życzę ci zdrowia i nie przestawaj. Jest jeszcze dużo do zrobienia. Wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Cześć. Krzysztofie, z okazji twojego jubileuszu i dzisiejszych jubileuszów życzę tobie i twoim bliskim wiele, wiele zdrowia. Życzę tobie wielu lat twórczych i wspaniałych. Życzę podróży i wszystkiego, czego sam pragniesz. Wspominam bardzo, bardzo serdecznie nasze spotkania telewizyjne i nasze spotkania pozatelewizyjne i rozmowy. I jeszcze raz dziękuję za to wszystko i pozdrawiam i najlepszego, a dla ciebie specjalnie dzisiaj fragment piosenki. Gdy twarzy brak w czynach i słowa, ty masz twarz, gdzie ścieżek splątanych bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć. Rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i wspomnień twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej goręcy. Zgryzą cię pasma zbyt chudych dni. Twe fortissimo serdeczne brzmi. W dramacie samych najchudszych dni rzucasz mi w oczy łzy, gorzkie łzy, szczęścia łzy, spełniasz sny. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy. Twoje serce, co zagrzewa do walki, do walki, do walki. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, coraz prędzej przez łzy. Drogi Krzysztofie, chciałem zacząć, drogi Krzysiu, ale choć jestem starszy od ciebie, to zabrzmiałoby to zbyt paternalistycznie. Winien ci jestem przeprosiny, że nie mogę tu być z tobą, z Agnieszką, z twoimi przyjaciółmi, znajomymi, czytelnikami oraz pamiętającymi cię z Godziny Szczerości i z TV Biznes telewidzami. Ale Jego Ekscelencja Mister COVID Omicron wprawdzie jeszcze mnie akredytował, ale ostrzegł, że jak będę szalał i łaził po krzących mnie spotkaniach, to uzna mnie za persona non grata i wyrzuci z grona ludzi zdrowych. I nie pomogły mi żadne potrójne szczepienia. Obchodzisz dziś 50-lecie swojej pracy zawodowej. Ja poznałem cię, kiedy miałeś za sobą wprawdzie nieco ponad 20-letni, ale bardzo bogaty życiorys zawodowy, polityczny i osobisty. 30-lecie to były już czasy naszej bliskiej współpracy w Brukseli. Byliśmy już mocno dorośli, ale pracowaliśmy, żyliśmy i bawiliśmy się jak młodzi. Chciałem powiedzieć, że dla mnie byłeś człowiekiem renesansu, ale byłoby w tym trochę przesady i Leonardo da Vinci mógłby się obrazić. Nie będę jednak ani trochę przesadzał, jak powiem, że imponujesz mi jako dziennikarz, pisarz, miłośnik wielu sztuk, literatury, poezji, malarstwa, fotografii i
tańca. Pracowałeś dla polskich mediów podziemnych oficjalnych oraz dla mediów francuskich. Obsługiwałeś ważne wydarzenia krajowe i zagraniczne. Miałem przyjemność tych zagranicznych widzieć Cię w akcji. Także w takiej streszczykiem w kontakcie z rosyjskimi służbami granicznymi. W Twoich książkach, które same w sobie są świetną literaturą, cytujesz perełki polskiej poezji i prozy. I choć często są one leciwe, to przesłanie zawsze mają bardzo aktualne. Sam nie malowałeś, ale wiele obrazów Cię zachwycało, a niektóre trafiały na ściany Waszego zawsze otwartego i gościnnego domu. Podziwiam Twoje zdjęcia, nawet te, na których Ciebie nie ma, ale jest pięknie uchwycona przyroda lub krajobraz. Tango, walc, to potraficie. Już nawet nie depczesz po palcach Agnieszce. To były bale, zwłaszcza te w Brukseli. O winach nauczyłeś się organoleptycznie we Francji. Ale wiesz, że dobre są z innych krajów. Ani jednych, ani drugich u was nigdy nie brakuje. Jako emerytowany już ambasador cenię twoje talenty dyplomatyczne, umiejętność nawiązywania kontaktów, pozyskiwania partnerów, promocji wielorakich interesów reprezentowanego kraju to cechy zasługujące na najwyższe uznanie. Czemuż nie ma już ciebie w tej służbie zdominowanej ostatnio przez rzesze dyplomatołków? Masz bogate doświadczenie w pomaganiu ludziom. Wyniosłeś to z Solidarności i kontynuowałeś na emigracji we Francji oraz w III Rzeczpospolitej. To społeczne zaangażowanie ciągnęło cię także do czystej polityki. Przydałbyś się w niej. Albo zmarnował. Nie ma czego żałować. To już lepiej, że jesteś tu z nami, że możemy cię posłuchać, poczytać, że możemy cię lubić i szanować. Trzymaj się, Krzychu. Wszystkiego najlepszego. Czy macie Państwo ochotę, tak jak ja, zaprosić naszego jubilata na scenę? Co ja mam jeszcze powiedzieć? Już tyle powiedziałem. A ja tak trochę cię tutaj popytam, bo tu takie niesamowite informacje doszły do moich uszu, że deptałeś Agnieszkę? Nie, to ambasadorowi się tak powiedziało. To był taki dyplomatyczny żart szefa protokołu. A jak to jest z tym twoim tańcem? No, żona jest tu na sali. To. No wiem. No, w każdym bądź razie jest to jedyne miejsce, kiedy wyrażamy się często nieparlamentarnie o tym, co robimy. A długo tańczycie ze sobą? O Jezu, 14 lat. No. Zaczęliśmy w Brukseli i to był więcej niż 14. To był 2002 rok, więc tańczymy już prawie 20 lat. Prawie 20 lat tańczymy. Ale tańczycie tylko tango miłosne? Nie, nie, nie. Tańczymy nie tylko tango. Tango zaczęliśmy znacznie później. Mówię o tango argentyńskim, bo tango jako tak zwaną klasykę to tańczymy od dawna. Tango, walc, foxtrot i także łacińskie, jak nam się uda. Ale z tego, co wiem, to dużo podróżujecie, chodzicie do teatru razem. No, jestem z wykształcenia teatrologiem. Teatr jest moją pasją bez wątpienia, w związku z czym nie wyobrażam sobie, żeby nie być na tym, co wartościowe w teatrze, chociaż muszę przyznać, że ostatnio z tym jest poważny kłopot na scenach teatrów polskich, nie tylko zresztą Warszawy, bo no jakoś tak, nie wiem, albo poszukujemy jakichś bardzo ekstrawaganckich, nowych
metod wyrazu albo też takie proste komedie, którym największym dowcipem jest to, że właściwie cały dialog oparty jest na nieparlamentarnych słowach. A gdyby Andrzej Seweryn poprosił ciebie, żebyś zagrał rolę u niego w teatrze? Odmówiłbym, ponieważ nie nadaje się do tego. Ale nie masz takiej wymarzonej roli, którą byś chciał zagrać oprócz siebie? Ja myślę, że zagrałem zupełnie przyzwoitą rolę przez 73 lata w teatrze zwanym Życie. I to wystarczy, naprawdę. Ja nie potrzebuję jakoś szalenie poklasków. Myślę, że takim teatralnym przeżyciem, poza tym, o czym wspomnieliśmy na początku, kiedy był w Teatrze Pstrąg i potem w takim harcerskim Teatrze Chata, to była praca w telewizji, zwłaszcza nad Godziną Szczerości, kiedy trochę trzeba było być aktorem. To takie półaktorstwo, które gdzieś tam we mnie tkwi. A opowiesz mi trochę o tej twojej pasji do koni? No, to już niestety przeszłość, ponieważ dopadła mnie pesolioza, taka choroba jest, tak, w pewnym wieku dopada nas wszystkich. W związku z czym konia nie dosiadłem, chociaż ja ciągle marzę o tym, że jeszcze może raz chociaż wsiądę na konia i pogalopuję. Bardzo lubiłem jeździć konno od zawsze, od dawna. Zwłaszcza, że jest takie powiedzenie, że największe szczęście na świecie leży na końskim grzbiecie. To naprawdę ogromna frajda była, no ale cóż, no, trzeba się z niektórymi przyjemnościami rozstać, nie tylko z końmi. No dobrze. Mam takie... Interesuje mnie bardzo twoja przygoda z radiem. Mógłbyś mi opowiedzieć, jak to się stało, że zacząłeś... To bardzo długa historia. No, po studiach na polonistyce to można być albo nauczycielem, albo palić w kotłowni. No. W związku z czym, albo ewentualnie mieć dużo szczęścia i trafić rzeczywiście do dziennikarki. Ja miałem to szczęście, czysty przypadek, ja zresztą jestem fatalistą, wierzę w przypadek, że spotkałem pana, który spowodował, że wylądowałem najpierw w radiu w Koszalinie, żeby było śmieszniej, razem z Niną Terentiew, żeby było tak. Byliśmy kolegami z tej samej redakcji w radiu Koszalin. Takie czasy też były, proszę państwa. I Nina była przepiękną kobietą. Tak się zaczęło. No tak, właśnie powiedziałeś, że masz słabość do kobiet. No, ja uważam, że wszystko, co piękne, jest godne uwagi. Dobrze, bo jesteś amatorem życia, prawda? Tak, kocham życie. I lubisz gotować? Bardzo lubię gotować, bo lubię gotować i staram się zawsze coś tam wymyśleć, no bo to jest też jeden z takich elementów przyjemności życia, no, a zwłaszcza w starszym wieku. W pewnym wieku, dobrze. W pewnym wieku. A tak dostrzegłam i usłyszałam taką pewną informację, o której nie wiedziałam kompletnie nic, że się zajmujesz fotografią? Nie. To coś się ambasador, panu ekscelencji, przepraszam, pomylił. Ja czasami robię jakieś zdjęcia, jak jesteśmy gdzieś tam w ładnych okolicach. No, ale musiał zwrócić uwagę. Na Facebooku i dość mu się to strasznie spodobało, ale nie, z fotografią nie mam nic. A nie myślałeś o tym, żeby... Nie myślałem specjalnie o fotografii. No lubię, lubię zrobić ładne zdjęcie, jak większość z państwa, ale nie znam się na fotografii, na tych wszystkich tam, no nie wiem, pikselach i Bóg wie czym jeszcze, nie wiem. Ale jesteś osobą, która interesuje się życiem, więc może to jest przed tobą, że zaczniesz robić zdjęcia, wystawy i będziemy się spotykać i jeść twoje wspaniałe dania. To ja od razu zapraszam, żebyś przyszła, zjemy te wspaniałe dania, dajmy spokój wystawom. Ja muszę państwu jedną rzecz wytłumaczyć, państwo zastanawiacie, co tutaj robi pani o nazwisku Brygida Turowska. Więc oświadczam, że Brygida nie jest ani moją żoną, ani moją siostrą biologiczną. Jest natomiast siostrą duchową. Tak, to prawda. Poznaliśmy się z Krzysztofem. Ja kiedyś pracowałam w teatrze Adama Hanuszkiewicza
I to wtedy Krzysztof przyszedł na spektakl, to chyba był pani A i pani B z muzyką pana Wasowskiego i przybory. Bardzo, jak tak mówisz, tak było. I zaprosiłeś mnie właśnie do Godzin Szczerości, w których śpiewałam. I w ten sposób się poznaliśmy i tak już trwamy 20 kilka lat w znajomości. Tak będzie. No dobrze, to wobec tego ja proponuję, żeby państwo posłuchali Brygidy Turowskiej. Naprawdę bardzo ładnie śpiewa. Oj, dziękuję bardzo. Tak, nie będzie to utwór rozrywkowy, ponieważ dziś jest taki dzień i zaproponowałam Krzysztofowi, że mam taką słabość do świętej pamięci Jacka Kaczmarskiego i wzruszają mnie jego teksty. I pozwolę sobie państwu dzisiaj zaśpiewać modlitwę, którą bardzo lubię. Co postanowisz, niech się ziści, niechaj się Twoja wola stanie. Ale chroń mnie, Panie, od nienawiści i od pogardy. Chroń mnie, Boże, i od pogardy. Chroń mnie, Boże, i od pogardy. Chroń mnie, Panie. Dziękuję. No i tak to się powoli jubileusze kończą. Czy ktoś z państwa, ponieważ były tu laudacje z Andrzeja Seweryna i pana ambasadora Piekarskiego, czy ktoś z państwa chciałby jeszcze ewentualnie zabrać głos? Nie ma chętnych. Nie ma chętnych. Jurek? Do tablicy. Panie profesorze. Panie profesorze. Ja może dam mikrofon, żebyście mieli panowie obaj. Wejdź. Proszę bardzo. Pan profesor, senator, sędzia Jerzy Stępień. Tak dobrze powiedziałem? Dobrze. A myśmy się poznali na pierwszym zjeździe Solidarności, bo byliśmy we dwóch w prezydium zjazdu Solidarności, razem jeszcze z takim... Jurek Buzek się nazywał, zdaje się, był taki. Po pierwsze chciałbym bardzo przeprosić za mój strój, ale przyjechałem ze wsi w ostatniej chwili
i nie miałem czasu nawet się przebrać, bo takie korki są. No oczywiście, poznaliśmy się wtedy w czasie pierwszego zjazdu Solidarności. To było niezwykłe zdarzenie. Pamiętam, że jakaś dziennikarka z polityki ze mną robiła wywiad i pytała, jak mógłbym jednym zdaniem określić tę atmosferę, która tutaj ma miejsce. Ja powiedziałem, że a kocham muzykę jazzową, że to mi najbardziej przypomina jazz jambory. Dlatego, że no, wszystko to miało swoją formę, prawda? Był jakiś porządek, były sprawy, którymi się zajmowaliśmy, ale jednocześnie wokół tego było mnóstwo właśnie jakichś spontanicznych, niespodziewanych zdarzeń, które przypominały dobrą improwizację jazzową, prawda? Oj, było. No na przykład posłanie do narodów Europy Wschodniej, chociażby taki kwiatek. Także pamiętam albo, cię doskonale. Albo bułeczki Krasińskiego. Proszę? Bułeczki albo bułeczki Krasińskiego, tak. A ja ciebie pamiętam właśnie za stołem prezydialnym prowadzącego dość często obrady, bo one się toczyły przecież od rana do późnej nocy, ale nie w nocy nigdy, nigdy w nocy. I właśnie Jerzy Buzek i jeszcze parę innych osób ważnych w późniejszym życiu publicznym. Tak było. A ja byłem sekretarzem tego zjazdu. Ale Jerzy Buzek zawsze mówi, ale podkreślaj, że z wyboru. Nie, nie, były to rzeczywiście piękne czasy. Ten zjazd trwał i trwał. I na koniec, nie wiem czy pamiętasz, w hali Oliwii w Gdańsku zaczęto mrozić tafle. Tak, tak, bo by trwał jeszcze bo dłużej. Bo by trwał zdecydowanie jeszcze dłużej. Jeszcze dłużej byliśmy straszliwie rozgadani, jeszcze bardziej niż dzisiaj. Dzięki. No tak, ale jednak zdyscyplinowani, jak pamiętam. Tam nie było takiego gadulstwa, prawda, które nie prowadziło do jakichś konkluzji. Nie no, wybraliśmy Wałęsę w końcu na przewodniczącego w 10. głosowaniu. Nie wielką liczbą głosów. W 10. głosowaniu. Tak było. Dzięki Jerzy. Dziękuję pięknie. Ja tu mam książeczkę swoje wspomnienia. Znakomicie. Dopiszę jeszcze dedykację specjalną, dobrze. A tak sobie tak pomyślałem, że ją wymyślę w trakcie tego spotkania i przyszło mi do głowy, żeby tak napisać. Napiszę zaraz. Właśnie tobie po 40 latach jeszcze w zielone grały. Zdecydowanie. Ja mam nadzieję, że jeszcze trochę pogramy i co prawda ambasador Piekarski przestrzegał przed tym mysze COVID, ale mam nadzieję, że jednak te trzecie, czwarte, piąte dawki nas jakoś przed tym uchronią, na innych bym nie liczył specjalnie. Na innych bym specjalnie nie liczył. Czy ktoś jest jeszcze chętny? Bardzo proszę. Są zasady covidowe, więc nowy mikrofon. Aha. Proszę bardzo. Tak, dezynfekowany? Tak, jesteśmy przygotowani. Zapraszam. Bardzo krótko, nie, na stojąco. Z góry patrząc, Krzysztof, na ciebie. Mam jeszcze jeden. Słuchaj, nie mamy żadnych wspomnień wspólnych kombatanta, bo po pierwsze ja trochę jestem młodszy, ja 13 grudnia rzeczywiście jeszcze spałem. No ty jeden. No właśnie, tak, no. Ja miałem prawo. Poznaliśmy się w TV Biznes. Byłem tym, którego odpytywałeś i bardzo sobie cenię to, że pozwoliłeś również mówić, a nie tylko maglowałeś na z góry określony kierunek. I ten rodzaj takiego wnikliwego, a jednocześnie życzliwego dziennikarstwa, które wchodziło zawsze w istotę tych zjawisk, no, zjawisk ekonomicznych, gospodarczych. Czasami zahaczaliśmy o politykę, bo byliśmy w TV Biznes, nie w jakiejś tam telewizji, prawda? No właśnie wtedy to jeszcze trudno powiedzieć, że te charaktery telewizji były bardzo, bardzo różne i mniej skrystalizowane. Dzisiaj dużo łatwiej przypiąć każdej telewizji etykietkę, wtedy była większa różnorodność. Za to po prostu dobre dziennikarstwo w imieniu, jako przedsiębiorca, jako człowiek, który się interesował i nadal interesuje polityką, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo, Wojtku. Czy jeszcze ktoś chciałby? Ależ jak najbardziej! No, statystykę poprawisz. No.
Zapraszam serdecznie. Słuchajcie, różnorodność jakaś musi być. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, Krzysztofie... Może? Zapraszam na... Nie, okay. ja też na stojąco z góry sobie na Krzysztofa popatrzę. Ale tak raz. Chociaż, bo tu nie ma światełka. Dobrze, jest... faktycznie, dobrze, a kobiety są tak piękne, a pokazywać pani swoje zmarszczki, to już usiądę w takim razie. Proszę Państwa, Ewa Opolska. I ja w zasadzie nie przyszłam tutaj, żeby mówić w swoim imieniu, chociaż oczywiście podpisuję się pod każdym słowem, które powiem, ale reprezentuję swojego męża Krzysztofa Opolskiego, który dzisiaj tutaj został wymieniony jako współautor publikacji przyjaciel. Krzysztofa i przyjaciel. Mamy przyjemność obydwoje z mężem tak się nazywać, przyjaciółmi Krzysztofa. A jestem tutaj po to, żeby w imieniu mojego męża podziękować Ci za inspirację. I to są słowa Krzysztofa. Krzysztofie, dziękuję bardzo za inspirację, za to, że możemy razem tworzyć, za nasze wspaniałe dyskusje. Niestety może ze względów zdrowotnych nie mógł tutaj być. I powiem szczerze tak, gdyby nie Krzysztof, myślę, że w ogóle miałby trudność, żeby pisać te książki ze względu na swój stan zdrowia. Ale dzięki temu, że rozmawiacie, że to jest taka fantastyczna, intelektualna przygoda, to wszystko fantastycznie się układa i te myśli same przychodzą do głowy i powstają naprawdę znakomite publikacje. Także życzę w imieniu Krzysztofa i w imieniu swoim kolejnych, dalszych, wspaniałych książek. Dzisiaj mieliśmy piękną próbkę tego, jak wspaniale się Ciebie słucha i chcemy więcej. Wszystkiego dziękuję dobrego. Dziękuję bardzo. Krzysiu ma następny pomysł, może nam się uda. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś? Jak nie, to ja bym porwała Krzysztofa do zaśpiewania piosenki. Ci Państwo, którzy znają się na muzyce, niech wyjdą. Poprosiłam Krzysztofa, żeby zrobił mi tę przyjemność. Dziękuję bardzo. Bardzo mocno się opierała. Ja mówię, Krzysiu, proszę. Premierowi i siostrze się nie odmawia. Uważaj. To jest taka piosenka, proszę Państwa, ja muszę zdanie powiedzieć o niej, która powstała co najmniej 60 lat temu, a autorami jest jej wybitny tekściarz, niestety bardzo młodo zmarły w tragicznie na Mazurach, Janusz Słowikowski. Autorem muzyki jest wybitny kompozytor, autor wielu swego czasu popularnych piosenek, Piotr Hertel, a piosenka powstała w Studenckim Teatrze Satyry Pstrąg, nazywa się Powrot. Nie denerwuj się. Sztywne kołnierzyki, kryształowe sale, uśmiechy, ukłony, mowy i medale, imieniny Kazia, bankiet w innym mieście, suknie i dekolty, brawa i nareszcie. Ach, powroty do domu, ciepluteńkie powroty. To mlaskanie kluczyka, który drzwi nam otwiera, i poczucie swobody, kiedy człowiek wie o tym, że już może, gdy zechce, głośno krzyknąć: cholera! Stary landszafcik, ile radości, jak tak popatrzeć czasem. Wódzia w lodówce, niby dla gości, i kawałek kiełbasy. Kaflowy piecyk, co grzeje pupcie, ciepełkiem wyśmienicie. Jeśli nie macie, to sobie kupcie, a wtedy zobaczycie. Ach, powroty do domu, ciepluteńkie powroty. Tam za oknem spadł deszczyk i rulicę rozciapciał, a tu miły brak wody, ukochane kłopoty i ten rozmach, gdy człowiek zacznie ślizgać się w łapciach. Ach, powroty do domu. Ach, tu własna poduszka, ten prywatny dywanik, nocna lampka i łóżko.
ulubiony nieładzik, stary wazon i bzy. Człowiek ziewnie przeciągle, gaśnie światło i śpi. Brawo! Proszę Państwa, dobiegamy powoli końca. Ja bardzo serdecznie chciałem wszystkim podziękować, ale proszę mi dać 2 minuty, bo ta lista, którym chciałbym podziękować, jest dosyć długa. Po pierwsze, bo to no jednak 50 lat pracy zawodowej. Po pierwsze, chciałbym podziękować mojej mamie. Chciałbym, po kolei idę. Chciałbym podziękować, ponieważ mówimy o stanie wojennym i moim internowaniu, mojej byłej żonie Barbarze, która przeżywała ze mną tamte dni. Dziękuję. Chciałbym podziękować Agnieszce, mojej żonie. Chciałbym podziękować moim dzieciom, wnukom za to, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że będziecie zawsze. Chciałbym podziękować moim wszystkim przyjaciołom z radia, z telewizji publicznej, ba, nawet przyjaciołom ze szkoły. Jacek Strzelecki, kolega z klasy, jest razem z nami. Chciałbym podziękować tym wszystkim, których spotkałem na drodze życiowej, choćby jednemu z nich, kapitan Krzysztof Baranowski, jest także razem z nami. Spotkałem tych ludzi, jak powiedziałem, tysiące. Dostarczyli mi energii do życia i właściwie to dzięki nim jestem tu, gdzie jestem. Bardzo wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję także dzisiejszym wykonawcom. Brygidzie Turowskiej, Leszkowi Sureckiemu i Piotrowi Majszakowi. Dziękuję Tadziowi Zwiewce, że nie zapomniał, że jesteśmy przyjaciółmi od dawna. Bardzo Ci, Tadziu, dziękuję, że chciałeś przybyć. Dziękuję Marcinowi Gruzie, który jest autorem filmu o mnie. Niestety nie mógł dzisiaj być z nami. No, dziękuję wszystkim i na zakończenie dziękuję władzom dzielnicy Praga Południe, dzięki której także to spotkanie jest, i niezastąpionej pani dyrektor Marii Juszczyk. Dziękuję bardzo. A i dziękuję wszystkim Państwu, że się tu przyszli. Dziękuję. Gdybyście Państwo chcieli nabyć moje książki, to można je kupić na foyer. A ja bym miała taką prośbę do właśnie, Państwa. Bo ja już powiedziałem dziękuję, ale nie powiedziałem, że kończymy, tak. Że jeżeli by chcieli Państwo ze mną zaśpiewać razem Mury, które są tak nadal aktualne, to no właśnie zapraszam. Ta piosenka jakoś nie traci na aktualności. Natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im pieśnią dodawał sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów unosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur, oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat. A mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów.
niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Klaskali w rytm, śpiewali więc, jak wystrzał poklas ich brzmiał. I ciążył łańcuch i zwlekał świt, a śpiewak śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli ilu ich, poczuli siłę i czas, i z pieśnią, że nadchodzi świt, szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali bruk, ten z nami, ten przeciw nam. Kto sam, ten nasz największy wróg, a śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroków huk. A mury rosną, 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 łańcuch kołysze się u nóg. Zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Jakże aktualnie. Dziękuję Państwu bardzo, byliście wspaniali. Dziękuję. Brygida Turowska, Leszek Służewski. Leszek, pokaż się jeszcze Państwu. No chodź tutaj, chodź. Leszek Służewski, Piotr Majszak przy fortepianie. Dziękujemy ślicznie. Jeszcze raz bardzo gorąco Państwu dziękuję. Nie mogliście zrobić mi większej przyjemności, jak przybyć tutaj.